Witam serdecznie w smakowitych daniach i zapraszam dziś na śledzie z marchewką, selerem i cebulą, czyli pyszną przekąskę w sam raz na domowe przyjęcia i świąteczny stół. Odsączone z oleju płaty śledziowe kroimy na mniejsze kawałki. Cebulę kroimy w drobną kostkę. Obraną marchew i seler ścieramy na tarce o dużych oczkach do miski. Na dużej patelni z rozgrzanym olejem podsmażamy pokrojoną cebulę, aż delikatnie się zeszkli, od czasu do czasu mieszając. Do cebuli dodajemy starte na tarce warzywa i wszystko dokładnie mieszamy. Wlewamy niewielką ilość wody, około pół szklanki, i całość dusimy około 20 minut, aż warzywa będą miękkie. W razie potrzeby dolewamy więcej wody. Często mieszamy. Pod koniec duszenia jarzyny łączymy z koncentratem pomidorowym. Wszystko doprawiamy solą oraz czarnym pieprzem. Dokładnie mieszamy, zdejmujemy z ognia i wystudzamy. W szklanej misce układamy poszczególne składniki. Najpierw warstwę duszonych warzyw. Pokrojone śledzie, kolejną warstwę jarzyn, na warzywach ponownie układamy warstwę śledzi. Na śledziach rozprowadzamy ostatnią warstwę duszonych warzyw. Natkę pietruszki drobno osiekamy i obficie posypujemy nią wierzch potrawy. Tak przygotowane danie wstawiamy do lodówki na kilka godzin, aby wszystkie smaki się przegryzły. Po więcej pysznych przepisów zapraszam na mój kanał Smakowite Dania oraz na stronę smakowitedania.com.